22 sierpnia mija termin zgłaszania projektów w kieleckim budżecie obywatelskim na 2020 rok. 6 dni później wszystkie propozycje zostaną opublikowane na stronie internetowej dedykowanej temu przedsięwzięciu. Następnie przez blisko miesiąc będzie trwała weryfikacja projektów, a 30 września opublikowana zostanie lista projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. Listę tych dopuszczonych do głosowania poznamy 8 października. Następnego dnia rozpocznie się głosowanie, które zakończy się 23 października bieżącego roku. Kilka dni później poznamy laureatów kolejnej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. Żeby wygrać, trzeba grać. Aby wziąć udział w walce o głosy, trzeba zgłosić swój projekt. Pozostało kilka dni. Zapraszam mieszkańców naszego miasta do składania projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Poprzez budżet obywatelski mieszkańcy także rozwijają miasto i realizują swoje pomysły związane z ich najbliższym otoczeniem. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że do Państwa dyspozycji są pracownicy Urzędu Miasta, jak i jednostek nam podległych, gdy wystąpią pewne problemy ze składaniem wniosku dotyczącego projektu. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce. Wśród propozycji, które już wpłynęły do Urzędu Miasta Kielce, są m.in. te dotyczące remontu ulicy, budowy parkingu czy placu zabaw lub boiska oraz modernizacji oświetlenia. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że najwięcej wniosków do Urzędu Miasta Kielce wpływało w tych ostatnich dniach i sądzimy, że teraz będzie podobnie, natomiast już dużo wniosków i fajnych projektów naprawdę się pojawiło. Pełną listę oczywiście podamy po 22 sierpnia, do kiedy trwa ta cała procedura, natomiast bardzo nas cieszy, że są już projekty i to niezwykle ciekawe, dotyczące nowej kategorii, czyli projektów nieinwestycyjnych. Są to m.in. festyny rodzinne, także cieszymy się bardzo z tego, że mieszkańcy też pozytywnie na to zareagowali. Przypomnijmy, że kwota łączna w kieleckim budżecie obywatelskim została zwiększona do 7 milionów złotych. Projekty można zgłaszać w ramach zadań inwestycyjnych małych, których koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 150 tysięcy złotych, zadań inwestycyjnych dużych, które są droższe niż 150 tysięcy każde oraz zadań nieinwestycyjnych, gdzie koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 30 tysięcy złotych. Do pomocy mieszkańcom wyznaczono specjalistów m.in. z Wydziału Administracyjnego, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ale także Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ich wykaz dostępny jest na stronie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego w zakładce Kontakt oraz w dziale Aktualności na stronie internetowej ratusza. W zakresie procedury Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego informacji udziela Biuro do Spraw Partycypacji Społecznych.